Witam wszystkich, ja jestem Kaszanas, a ze mną jest Nexos. Cześć wszystkim. I chciałbym zapytać się ciebie o najpierw taką podstawową rzecz, czyli ostatni film Warcraft. Czy byłeś? Oczywiście, że byłem. Dla mnie to jest w ogóle obowiązek, żeby być na tym filmie. Byłem i jeżeli chodzi o wrażenia, takie pierwsze od tego wrażenia, naprawdę niesamowity film i nawet jeżeli komuś się nie podobał, to i tak trzeba pójść i go zobaczyć, bo to jest raczej historyczna chwila. No a powiedz mi, oglądałeś może seriale Wikingowie? Oglądałem, ale bardzo mało. To nie jest tak, że ja oglądałem go faktycznie tak jak wszyscy, czyli sezon po sezonie. Oglądałem naprawdę z ręką na sercu z 6 odcinków, więc ja tą, z tą postacią, pewnie chcesz mnie o Ragnara zapytać, z tą postacią się zapoznałem. I rzeczywiście te niektóre elementy, które może później gdzieś tam były rozwijane w tym głównym bohaterze, znaczy po stronie Alliance, można było zobaczyć. Dobra, no to powiedz mi, co w takim razie robi Ragnar w świecie takim fantastycznym, kiedy on ostatnio był w Wikingach, to poważna rola była, a tutaj jak widać gryfy i tak dalej, to magia, cała ta otoczka i jak według ciebie to się przedstawia? Jak Ragnar według ciebie dopasował się do tej roli, którą musiał wypełnić? Wiesz co, bo niektórym właśnie nie pasowało to, że on ma jakby taki specyficzny styl grania, jakby on bardzo dużo swoimi minami i swoją posturą potrafi przekazać i było parę takich momentów, gdzie on już tak trochę przegiął z tymi, zwłaszcza, to bez spoilerów w sumie, jest tam jeden taki moment, gdzie po prostu walnął taki wyraz twarzy dziwny, natomiast odnalazł moim zdaniem całkiem dobrze, jakby wiesz, Wikingowie, Warcraft, to wiadomo, że tu fantasy, gryfy, latają orkowie. Bardzo mi się podobało, że on grał takiego trochę kozaka, można powiedzieć, więc on w tej roli się jak najbardziej spisał. Śmieszek, kozak, takie właśnie połączenie i kiedy trzeba było, to grał poważnie. Moim zdaniem było okej, ja nie miałem do zarzucenia tak naprawdę mu nic. No a powiedz mi, jak według ciebie będzie wyglądał dodatek Legion? Wiesz co, powiem ci, że wiemy wszyscy bardzo dobrze, jak to było z poprzednim dodatkiem Warlords of Draenor, dlatego większość osób na pewno teraz będzie podchodzić po prostu z wielkim dystansem, ewentualnie z takim po prostu lampką w głowie, że kurczę, było niefajnie, to teraz będą po prostu bardziej zwracać uwagę. Natomiast z takiej czystej perspektywy technicznej dodatek wygląda naprawdę bardzo dobrze i ma niesamowite podstawy, żeby w wielu aspektach gry, na przykład PvP, czy PvE, czy jakiś tam inny content, który znajduje się gdzieś tam po prostu w świecie, był naprawdę rozwijany, był fajnie i rzeczywiście deweloperzy sami przyznają to, że w wielu aspektach właśnie Warlords of Draenor no, zrypali po prostu, tak? Natomiast teraz odnotowują to i myślę, że tym razem może być coś naprawdę fajnego. Nie hajpujemy się, to na pewno nie można się hajpować, natomiast myślę, że jeżeli Blizzard się postara, to są niesamowite podstawy, by zrobić bardzo, ale to bardzo dobry dodatek. A powiedz mi, teraz ostatnio Overwatch wyszedł, prawda? I jakie ty masz uczucia związane z tą grą? Niedługo mają zostać prowadzone gry rankingowe, o tym też już wiemy. Czy przygotowujesz się do nich w jakiś sposób? Kurczę, teraz tych gier rankingowych się porobiło, bo najpierw teraz w czerwcu wchodzi chyba właśnie tryb rankingowy Overwatchu, wszedł już do Heroes of the Storm, z tego co wiem, też, więc będzie co robić tak naprawdę. W każdym razie bardzo chciałbym pograć na pewno, zobaczyć jak to się rozwinie, bo od tego zależy, czy ta gra będzie żyła dalej. Bo teraz to jest taki initial hype, taki pierwotny hype, gdzie ludzie sobie grają, siedzą, jest naprawdę fajnie. Natomiast czy ranking i e-sport się rozwinie, będzie zależało od żywotności tej gry. Ja osobiście będę grał. Myślę, że może być to całkiem ciekawe doświadczenie i wiele razy prowadziliśmy właśnie takie dyskusje w gronie znajomych, bo najlepiej w Overwatcha gra się ze znajomymi po prostu. Ja na przykład samemu to ja tak może ze 2-3 gierki sobie zagram, ale niesamowicie gra się ze znajomymi. I tak sobie siedzieliśmy, rozmawialiśmy, jak to może wyglądać gdzieś tam komentowanie takich meczy, jak to może być oglądane fajnie, więc na rankingowe rozgrywki zapatruję się niesamowicie, bo chcę zobaczyć, jak sobie ludzie będą radzić, no i przy okazji, jak ten e-sport będzie się rozwijał. A powiedz mi, którą z postaci w Overwatchu grałeś najwięcej? Wiesz co, teraz znerfili mi jedną postać, nazywa się McCree niestety, choć i tak całkiem dobrze sobie radzi. Najczęściej gram takimi rolami bardziej atakującymi, po prostu często w danych drużynach. Akurat Overwatch jest na taką fajną grą, że nie umiesz strzelać i tak znajdzie się postać, którą po prostu będziesz w stanie grać, jak nawet nie umiesz strzelać. Ja akurat jestem takim człowiekiem, który gdzieś tam raczej, zależy od dnia, ale umiem strzelać, więc McCree, niesamowita postać, wdówka, też całkiem dobrze sobie radzę strzelając. I to są dwie takie główne postacie, które bardzo mi się podobają i jeszcze Reaper. To są trzy postacie z takiej właśnie bardziej ofensywnej, powiedziałbym, kasty. A jeżeli chodzi o McCree, to chciałbym cię zapytać, która godzina? Wybiło południe. Tak jest, dokładnie. Powiedz mi, co sądzisz oprócz tego na temat całej tej imprezy, Orange Video Fest? Wiesz co, powiem ci, że całkiem spoko są takie inicjatywy. Tutaj akurat fajnie jest połączony ten świat takich gier
bo z jednej strony mamy jakby gry, z drugiej strony mamy bardziej taki socjal, rozrywkę, zabawę. Moim zdaniem całkiem fajna impreza, dużo jeszcze nie miałem okazji, żeby się przejść, ale z tego co widziałem są jakieś tam stoiska, są jakieś różne panele, przede wszystkim panele są fajne, bo można gdzieś tam zobaczyć tych twórców i jakby to co oni robią w internecie, poniekąd zobaczyć tutaj jak oni sobie radzą, więc to mi się podoba, jest okej, myślę, że nie mam do zarzucenia, im więcej jest takich inicjatyw, tym lepiej, po prostu mam też okazję spotkać się ze znajomymi, okazję spotkać się z innymi twórcami, gdzieś tam nawiązać kontakty, coś tam porobić, więc dla mnie okej, dla mnie bardzo fajnie. Czyli ogólnie bardzo porządna inicjatywa, a ja już chciałbym krótko podsumować, zakończyć, więc ja dziękuję bardzo, ja jestem Kaszanas, ze mną był Nexos i mam pytanie do ciebie jeszcze ostatnie, czy masz coś do dodania dla naszych czytelników? Co mam mu, kurczę, powiedzieć? For the Alliance! I tyle mogę powiedzieć. Gracze Hordy są. W każdym razie pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wywiad się podobał. No i kurczę, zapraszam na kanały, zapraszam, kurczę, do World of Warcraft. Tyle mogę powiedzieć jako taka głowa World of Warcraft. I tyle. Dobrze, dziękuję bardzo. Ze mną był Nexos i do zobaczenia w następnych filmach.